A tu po prawej stronie, to co widzimy dokładnie po prawej stronie, to mamy już góry kolana. I tu się nagrywa głos, także uwaga, co mówicie. Banana beam!
Ja, Pipin, Arduj, Trujci, Ardi, Vajte, Vodate, Kartulke, Migate, Trubo, Čirci, Nie ma tak dobry. Lato z ptakami odchodzi, wiatr skręca liście w warkoczach. Dywanem pokrywa szlaki, szkarłaty wiesza na zboczach. Przeoblekam myśli w kolory, bliści złoto buków purpurę. Palę w ogniu letnie wspomnienia, idę wymachując kosturem. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłoniom chalnego głosy. W szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłoniom chalnego głosy. W szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Słony pot czuję w ustach, dzień spracowany ucieka. Anioł zapala gwiazdy, oświetla drogę człowieka. Już niedługo rozpalę ogień na rozległej górskiej polanie. Już niedługo szałas zielony wśród dostojnych buków powstanie. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłoniom chalnego głosy. W szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Jucăm acum că viața-i trecătoare. Mâine ce va fi, dar azi-i sărbătoare. Și cu veselii cântă lăutarii, petreceți cu noi să nu știm când ni trec anii. Să jucăm acum că viața-i trecătoare. Mâine ce va fi,
Kasyno. Niezły. Tu są kwaki. To jest, to był Polak, ale zromunizowany i jest jednym z najbardziej znanych rumuńskich kompozytorów. Trzeba wyciągnąć Kartę Polaka, żeby wiedzieć, też członek. Powinien być sam. Albo na wysokości samej głowy. Lei albo Monteloi. I my jedziemy sobie w kierunku Picasso. To taki charakterystyczny most, który mamy na końcówce tego zalewu zbiornika retencyjnego z takimi fajnymi półkolami. Jak się z daleka robi zdjęcie, to tak fajnie się odbija też w wodzie. No i na prawo ten zalew się rozciąga. My... Mówiłem nie patrzeć. O, teraz będzie widać. Przywieźciu poprawi, było widać. W której to? No ja mam swój na sobie, także na pewno nie. Ja też. No
To co, przymierzamy? Ale co? To gości czasami, czy nie? Ciekawie, bo to rozjeżdżała ta. Czyli drogi żelazne, coś na wzór słynnych alpejskich ferat, które notabene też budowane tutaj przez Austriaków na zlecenie Rumunów. I tu też bardzo dużo wspinaczy przyjeżdża sobie, aby na tych turniach, na tych skałach prowadzić drogi, przychodzić drogi istniejące. Co też, jeżeli chodzi o wspinaczkę skałkową w Rumunii, jest to też bardzo popularna dyscyplina sportu. No i powolutku. Flagi mołdawskie. Flagi mołdawskie, to byłoby celem, no. No. Kiedyś się... Ja już mam na Zoomie. Patrzcie się na nas. Lucy, jeszcze cofnij do mnie. Do mnie się jeszcze cofnij. Z tym aparatem. Lucy. Lucy, chodź tutaj. Jeszcze niżej? Tak, ona się nie ruszy. Nie martw się. Ona wie, że jesteśmy daleko. Przeżuwa, widzę. Chodź tu, jest, chodź tu do mnie. Chodź tu jeszcze, Lucy, do mnie. A to nie widzisz, zaraz zobaczysz. Kępa i na lewo, nad kępą. Tu jest kępa i na lewo nad kępą. Co? Ona się nie wiem, chłoszy po nawierze, my jej nic nie zrobimy. Chodźcie. Zrobicie. Dobra.
Zróbcie. Tylko jest bardzo dobre, czy zobaczymy dzisiaj. To płachta na byka. Płachta na byka. Dore, adore. Panie komandorze, proszę uśmiech. Ale tak, żeby tej trójki, której nie masz, nie było widać. To siorba ma być, to co wy siorbiecie tutaj? Ja filmuję, to mogę. No, absolutnie tak. Mów mi, czy tam z tyłu ktoś idzie. No, hello. Gosia, tempo. Bo dziurę robisz. Nikt nie idzie z tyłu? Nie idzie? I za chwilę będą szli. Śmiechy! Nie da się wszystkich zrobić, bo to chyba bym musiał skok w bok zrobić, już co? Idziesz jak po schodach na jakiś rewi. Tak. Ale idź krokiem rewiowym. Pamiętaj, że w rewi są. Przypomnij sobie, że w rewi są schody. I ty po tej pana też tylko krusa, to bokiem się idzie po lewej stronie, podobnie do tych skał. Wiem, to jestem czerwony, ale. Tak. Tam rezerwę, zróbcie tam taką posłuchę. To jest cała. Tam chodzi o całą ochronę skał. To tak samo będzie robić. Sk-
schroniska. To już mi nie chodźcie tak, no. Wolę normalność. Ale my normalnie schodzimy, a nie normalnie. Tygat, hej! Hej, hej, hej! Natasza! Hej, hej, hej! No wariat. Spójrz na niebo bystrym okiem. Mirka, na nas też mówią wariaci, zamiast siedzieć na kanapie. To my. Boże, ale to słuchaj, no przecież, ale my nie zagrażamy tak życiu sobie. No i co tam już? Dobrze, są przypięci. Ale wykupili porządne ubezpieczenie. I dają radę. No, mam go na całym ekranie. Panie Janie. Coś tam na wodzie jest, tylko nie wiem co. Nasz hotel. Hotel Turist. Lakur Roszu. Lakur Roszu, słuchajcie, to jest jeziorko osobistowe. Jest to największe w ogóle w Europie. Różni twórcy przewodników piszą, że największe na terenie Rumunii, ale też można byłoby z tym debagować. Powstało ono w roku 1937, chociaż w niektórych przewodnikach możecie znaleźć też i 1938. Z osunięcia jeziora. Ale on jest niższy od Hasz-Maszmary, bo tamten jest dalej po prostu wysunięty. My go po prostu widzimy bliżej, jest też kotkowaty, prawda? No i popatrzcie, razem tutaj Lakur Roszu i słuchajcie, Pikas, to są też takie dwie atrakcje położone bardzo blisko i też mówi o tym, że tutaj turystów mnóstwo sobie przyjeżdża. Tutaj jeszcze jestem wam wymienił informację, że 6 lat temu powstała jedna z pierwszych ferat, czyli dróg żelaznych prowadząca na Podwierzchowiec. Ona tu się kończy, jak jest to pierwsze wypłaszczenie, to lina do góry jest. Jest drabinka. Kamera to sobie może zrobić, bo sobie przyciągnie. Ale popatrz, jest drabinka i są na drabince i się wspinają. Gdzie oni są, bo ja ich zgubiłam? O, tam w tym powozie się rusza ktoś. A faktycznie, w poprzek jest. No pięknie. No ona tak z lewa na prawa przychodzi. Taki mosteczek. Aha, nie. Ale on ma olinowanie, ale to ładna feratka. Bo ten to idzie chyba poza tą drabinką, ten czerwony. Jako, że są punkty. On jest, ona właśnie. Już zaczynają. To ja ci dam to nagranie. Wieżyczek. Ojojojojojojojoj. Była tylko konstrukcja dachu, a teraz widzę, że posunęli wywodzi po stronę. Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania przyszedł czas. Tyleśmy ze sobą przerywali, dzisiaj już wspomnienia łączą nas. My tą piosenką pożegnamy nas. My tą piosenką przypomina nam. Wy usłyszycie tej melodii to. I choć w życiu przyjdą smutne chwile i
choć w życiu przyjdą chwile złe, my wspominać was będziemy mile. Pozdrowienia przesyłając swe, my tą piosenką pożegnamy was. Niech ta piosenka przypomina nas, wy usłyszycie tej melodii to. Vreți ghinii să vă amargă, să vă cânte a suceveancă. Și dacă vrei una să-ți placă, e la joc o suceveancă. E o pareche ca să-ți placă, să iubești o suceveancă.